Witam już w nowym 2023 roku. Przed nami czwarta kolejka rundy eliminacyjnej halowych mistrzostw Polski w hokeju na trawie. Sezon 2022-2023. Kolejka, w której dojdzie do trzech pojedynków zespołów z przeciwstawnych miejsc i jednego meczu drużyn bezpośrednio sąsiadujących. Jako pierwsi na parkiet już 13 stycznia, pozostałe spotkania rozgrywane są w dniu 14 stycznia, wybiegną zawodnicy Pomorzanina Toruń z startu 1954 Gniezno. Toruński Pomorzanin to wicelider rozgrywek. W dotychczasowych trzech spotkaniach zdobył 7 punktów, jego bilans bramkowy to 23 bramki strzelone i 14 straconych. Jego przeciwnik to zespół, któremu wybitnie nie idzie. W dotychczasowych spotkaniach nie zdobył punktu meczowego, a jego bilans to 12 bramek zdobytych i aż 32 bramki stracone. Start 1954 Gniezno zajmuje ostatnie 8 miejsce w tabeli ligowej. Temu spotkaniu dodatkowego smaczku dodaje korespondencyjny pojedynek Pomorka z Grunwaldem. Zespół wojskowych w trzeciej kolejce ligowej pokonał Start 14-3. Czy nowy rok uskrzydli Start do swego pierwszego zwycięstwa, czy też Pomorek wykorzysta atut własnego boiska? Przekonamy się niebawem. Lider rundy eliminacyjnej Grunwald Poznań podejmuje przedostatni zespół rozgrywek Stelę Gniezno. Stela w swych dotychczasowych spotkaniach zdobyła 3 punkty, jej bilans bramkowy to 17 bramek zdobytych i 24 bramki stracone. Grunwald Poznań ma na swym koncie 7 punktów, bilans Grunwaldu to 24 bramki zdobyte przy 11 straconych. To oczywiście jest sport, nie można dzielić skóry na niedźwiedziu, jednak faworytem tego spotkania jest Grunwald Poznań i każdy inny wynik niż zwycięstwo wojskowych to nie niespodzianka, lecz sensacja. Spotkanie AZS-u Politechniki Poznańskiej z LKS-em Rogowo to pojedynek 6 i 3 drużyny ligowej. Nie będzie to spacerek dla LKS-u. Politechnika ma na swym koncie 3 punkty, jej bilans bramkowy to 15 bramek zdobytych i 18 straconych i nieodparta chęć awansu w tabeli ligowej. LKS Rogowo to, jak wspomniałem, trzecia drużyna rozgrywek z 23 bramkami zdobytymi i 15 straconymi. W jej szeregach gra Mateusz Hulbuj, najlepszy strzelec ligi, zdobywca jak dotychczas 15 bramek. Jeżeli LKS chce się utrzymać w czołówce ligowej, to spotkanie musi wygrać. Pojedynek bezpośrednio sąsiadujących ze sobą drużyn. LKS z Gąsawa, piąty zespół, podejmuje AZS AWF Poznań. Czwarty zespół rozgrywek. Akademicy mają na swym koncie 4 punkty, bilans bramkowy to 20 bramek zdobytych przy 17 straconych. LKS Gąsawa zdobył dotychczas 3 punkty, bilans bramkowy to 18 bramek zdobytych i 21 straconych. Najlepszym strzelcem gąsawskiej drużyny jest nominalny obrońca Jakub Janicki, zdobywca 7 goli. To będzie pojedynek zespołów, które dzieli zaledwie 1 punkt. Zwycięzca tego spotkania zajmie czwarte miejsce i pozwoli mu to w większym komforcie przygotować się do kolejnych spotkań. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Tradycyjnie namawiam do subskrypcji mego kanału na YouTubie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Pozdrawiam, Mariusz Stypczyński.